No cześć, Dawid. Moje nowe V8 coś dziwnie chodzi. Od kiedy to masz V8? Chodź, obejrzysz. Warsztat to nie tylko miejsce pracy, to też centrum towarzyskie. Kumple zwykle wpadają bez zapowiedzi. No, V8 to nie jest raczej skromne R2 650. To jest twój maluch? Mój. Ile za niego dałeś? Dużo. Domyślam się, bo nawet... On nie ma, on jakąś powódź przeszedł, czy... Ile byś nie dał, to o tyle jest za dużo. On nie ma dla mnie wartości finansowej, tylko sentymentalną. Chciałem go mieć. Jedźmy się tym przejechać. Kto kieruje? Ja jadę. Ty. Masz komputer, weź sobie ten podłóż, daj jazdę w górę. Wyjątkowo zadbany egzemplarz, prawda? 24 szalone konie już szykują się do galopu. To przegląd techniczny? Nie, dobra, poszło, tak? Poszło, jest jeszcze więcej. Przegląd OC, ACNW? Dwa ma. Okej. Okay. To się zapina gdzieś? Tak. O, jest. No, bezpiecznie. O! Ile byś się, człowieku, w życiu M-Powerami nie wyjeździł, jak pojawi się maluch, i tak będziesz chciał się karnąć. Tak to działa. Wszystkie szyby oryginalne, 96. Ta jest nieoryginalna. O, 66. Dziś. A tak w ogóle to dzisiaj jest chyba 50-lecie malucha, nie? W tym roku. W tym roku, no. Kuź, on się łamie tutaj. Ale mówisz poważnie? Dobrze jest. Staraj się omijać dziury. Dobra. Łukasz chyba nie dosłyszał. W końcu w maluchu jest głośno. Nie dobijaj po dziurach, bo albo hak, albo most. Powiem tak, ja bym proponował zwolnić. Łukasz wybrał inną opcję, trasę przełajową. Ludzie wydają majątek na terenówki, a patrzcie, jak przerdzewiały malar radzi sobie w offroadzie. Toż to rajdówka cross country. Niestety Łukasz też w to uwierzył. Odpuść drzewo!